Dzień dobry wszystkim, witam w dniu dzisiejszym. Spaceruję sobie w okolicach Piazza Wiktorii, mam przerwę lunchową i będę nagrywał dla Was ten dzisiejszy odcinek. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że jutro pojawi się bardzo ciekawy film, który nagrałem na wsi będąc i pokazuję w nim, jak wygląda typowa rumuńska wieś. Ale ten film będzie jutro, po prostu potrzebuję więcej czasu, żeby go wgrać na YouTube. Jest nagrany w 4K i strasznie długo się będzie wgrywał na YouTube, a jeszcze muszę go skończyć trochę edytować. Dlatego potrzebuję na to więcej czasu, ale film się pojawi, tak jak mówię, w dniu jutrzejszym. A w dzisiejszym filmie, zainspirowany pewnym komentarzem, który Wam się tutaj w międzyczasie wyświetli, jak do Was będę opowiadał, nie będę go czytał, bo sami sobie go przeczytacie, to chciałem się odnieść do tego komentarza. Pojawił się pod jednym z filmów i w tym odcinku chciałem podyskutować o tym, czy warto wyjeżdżać za granicę i jakie są moje spostrzeżenia w tym temacie, czy warto w ogóle emigrować z Polski. Zapraszam Was na dzisiejszy film. I okej, przejdę się tymi uliczkami. No, zobaczcie, tutaj jest Shop and Go, mega imasz. Taki sklepik, jest ich dużo, popularna francuska sieć sklepów w Rumunii, dlatego tak to wygląda. Ja się przejdę tym razem tam gdzieś naprzód. Ostatnio jak nagrywałem film o Szwecji, to poszedłem tam w lewo i doszedłem do dworca kolejowego Gare du Nord. A tymczasem, o, tu pompieri jedą, straż pożarna, cały czas na sygnale, cały czas na sygnale. To się nigdy nie skończy w moich filmach, chyba że wyjadę z Bukaresztu na stałe. To może w innych miastach jest lepiej. Dobra, przechodzę, bo mam zielone i żebym zdążył przejść na tym świetle. Ten komentarz dał mi dużo do myślenia, później Wam jeszcze tutaj wyświetlę drugi komentarz, który dawno temu pojawił się pod jednym z filmów, ale to przejdę do niego później. Najpierw odnośnie tego pierwszego komentarza i właśnie ta osoba, która napisała, nie znam Twojego imienia, ponieważ przedstawiłaś się pseudonimem, ale mniejsza z tym. Chcę się do tego tak trochę odnieść i muszę Wam powiedzieć, że no, to są takie trudne sytuacje, trudne życiowe decyzje, czy się przeprowadzać za granicę, czy się nie przeprowadzać. Wielu ludzi ma swoje powody. Każdy ma inny powód, bym powiedział, przeprowadzki za granicę. I generalnie zauważyłem, że raczej, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, będę się odnosił do nas, do Polaków, tak? Bo o Rumuniach, nie wiem, może kiedyś podyskutuję, ale wydaje mi się, że to jest... Oni, Rumuni i Polacy mają te same powody, jeśli chodzi o emigrację z kraju. W zasadzie wydaje mi się, że to jest jedno i to samo. Te same doświadczenia. I bazując właśnie na tych doświadczeniach, jakie mają Polacy, muszę Wam powiedzieć, że większość to są emigranci tacy zarobkowi, czyli wyjeżdżają ludzie po prostu dla lepszej pracy i dla pieniędzy. I powiecie mi pewnie, a Rafał, no nic nowego nie odkryłeś, tak? No oczywiście, nie odkryłem nic nowego, żadnej Ameryki w konserwie nie odkryłem, ale generalnie większość ludzi, tak jak mówię, wyjeżdża za pieniędzmi, za lepszą pracą, no do różnych krajów, tak? Sami wiecie, że wielu Polaków powyjeżdżało do Niemiec, do Anglii, do krajów skandynawskich, do tych... uderzyłem się o słupa. Do tych krajów takich jak na przykład Szwecja, o której też opowiadałem Wam ostatnim czasem. Ktoś gra piękną jakąś muzykę na... Nieważne. Także... Tak to jest, jeśli chodzi o tych Polaków, którzy wyjeżdżają, i pokażę Wam, co jest przede mną. Taki dom obrośnięty, dom, kamienica obrośnięta, zobaczcie, takimi liściami, na zielono całe. Po prostu musiałem to pokazać Wam w międzyczasie, jak tutaj idę, bo no później nie chciałem się wracać, bo nie wiem, czy będę wracał tą uliczką, także tak to wygląda. Wielu ludzi nawet, wydaje mi się, że nie miało takiego nawet wyboru i nie wszyscy pochodzą z takiego dużego miasta jak ja, z Krakowa. Powiedzmy, że w takich właśnie dużych aglomeracjach jest łatwiej, jeśli chodzi o duże miasta jak Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław. Jest łatwiej o pracę, jest łatwiej o no, jakąś perspektywę życia, tak?
Aczkolwiek większość tych ludzi, którzy wyemigrowało, są to takie małe jakieś miejscowości, małe miasteczka. Ja wiem, jak po tym Świętokrzyskie, tam gdzie jeżdżę na działkę, to stamtąd na przykład taka miejscowość, takie małe miasteczko Sędziszów. Z takiego Sędziszowa dużo ludzi powyjeżdżało po prostu za granicę, bo nie mieli żadnej perspektywy. A dojeżdżać do Krakowa, do pracy, nie wiem, część z nich pracuje powiedzmy w Krakowie, ale większość powyjeżdżała, bo stwierdzili ci ludzie, że dla nich to nie ma sensu, W Rumunii, nie wiem jak jest teraz w Polsce, ale w Rumunii około 20 tysięcy ludzi emigruje do innych krajów rocznie. Także to jest takie naprawdę jedno małe miasteczko, które gdzieś tam unika tych ludzi. Wyjeżdżają, bo nie mają po prostu jakiejś perspektywy, tak? Wielu Rumunów nie ma tutaj perspektywy, jeśli chodzi o życie. Tak samo jak i Polacy, którzy pochodzą właśnie z jakichś takich mniejszych miejscowości. Moim zdaniem, nie ma tej pracy, nie ma. Albo już jest praca, to co z tego, że jest praca, że są oferty pracy? Może teraz tych ofert jest faktycznie więcej, ale jakie są zarobki, jakie są koszty życia, tak? To jest główny czynnik, który właśnie powoduje, że ludzie wyjeżdżają, bo mają po prostu dosyć tej całej sytuacji. Jeżeli zaś o mnie chodzi, to ja jestem w takich nielicznej grupie osób, która wyjechała dla związku, tak? Dla miłości, jak ja to zawsze powtarzam. Ja wyjechałem do Rumunii. To też jest, umówmy się, popularny kierunek do emigracji. Rumunia. Jak ja powiedziałem ludziom, że emigruję do Rumunii, to byli naprawdę bardzo zaskoczeni. Pytali się mnie, co ty tam będziesz robił w ogóle? Ja sam jeszcze nie wiedziałem, jak tu przyjeżdżałem. Opowiadałem wam już tą historię. Nie będę się z tym wszystkim powtarzał, ale tak to było ze mną. Zrobiłem też taki film, że nawet taki miał tytuł, że Polacy w dupie byli i gówno widzieli. Ten film się dobrze wyświetlał. Zaciekawił was. Gdzie wyraziłem właśnie w tamtym filmie moją opinię na ten temat, że wiele ludzi nie rozumie Rumunii, nie rozumie tego kraju, nie wie jak tu jest, a wypowiada się w jakiś sposób, umówmy się, negatywny i żyje stereotypami, jeśli chodzi o Rumunię. Dlatego to było w tamtym filmie. Teraz już nie będę tego wszystkiego wam powtarzał. Pokażę wam uliczkę, jaką idę. A idę właśnie taką, jak widać, takie jakieś bloki. I naprawdę tak tutaj jest troszkę zaciśnie i spokojnie. W każdym bądź razie spaceruję cały czas w okolicy Piazza Wiktorii i bardziej w kierunku dworca kolejowego Gare de Nord. Także któraś z tych uliczek tam prowadzi prawdopodobnie do tego dworca, ale tam nie idę. Będę starał się chodzić właśnie takimi zakamarkami, żeby było trochę ciszej i żeby się lepiej nagrywało. Teraz wyświetlę wam ten drugi komentarz. Napisała go Katarzyna i była bardzo oburzona moim filmem. To był film, w którym opowiadałem o pracy, jaką pracę wykonywałem w Polsce, jaką pracę wykonuję tutaj w Rumunii. W Polsce, jak już mówiłem, pracowałem fizycznie jako magazynier. Nigdy się tego nie wstydziłem i zawsze to będę powtarzał. Żadna praca nie hańbi. Pamiętajcie, że kraść to jest wstyd, a pracować to nie, cokolwiek byście nie robili. Także praca to jest w ogóle przywilej. Niektórzy mogą powiedzieć, co ty mówisz, i ten, tak, ja uważam, że pracowanie to jest przywilejem. Mnie denerwuje, jak widzę na Facebooku, niektórzy mają jakieś takie opisy, szlachta nie pracuje, albo tego typu rzeczy. Dla mnie to są tacy ludzie bezwartościowi, którzy myślą, że praca to jest coś złego. Nie, praca to jest faktycznie przywilej. Docencie to, że macie dwie ręce, dwie nogi, że jesteście zdrowi i że możecie iść do pracy. Bo nie jeden by tak chciał, kto jest powiedzmy kaleką i kto nie ma tego zdrowia i chciałby pracować. Jest takich ludzi wielu, a niektórzy po prostu myślą, do pracy i ten myślą tak jak myślą. Ale dobra, przejdźmy teraz do tego jeszcze komentarza, który tutaj się wyświetlił. Przez dłuższą chwilę tak zostawiłem ten komentarz podczas edycji tego filmu. I muszę powiedzieć, że ta osoba była tak
oburzona, że jak ja się tak wypowiadam. Ale ja się wypowiedziałem, jakie były moje doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w Polsce. Ja nigdy nie miałem dobrych doświadczeń z pracą w Polsce. Nie miałem, ponieważ albo był zły system zarządzania w jakiejś tam firmie, albo po prostu zarobki były nieodpowiednie, nieadekwatne do kosztów życia. Do kosztów życia. To jest to właśnie, z czym ludzie się borykają. Koszty życia, ponieważ koszty są. Czy chcecie wynająć mieszkanie w takim mieście jak Kraków, nie wiem, mając rodzinę, to są ogromne koszty, to są ogromne koszty. Nie każdy musi mieć to mieszkanie, nie wiem, po rodzicach, nie każdy musi mieć to mieszkanie na przykład w kredycie. Ja z Aną rozmawiałem i mamy też swoje takie przemyślenia, ponieważ myśleliśmy, żeby kupić mieszkanie, ale stwierdziliśmy tak, gdzie je kupić. Nie wiemy dokładnie, gdzie my chcemy mieszkać. To jest pytanie klucz. Nie wiemy, gdzie chcemy mieszkać. Jeszcze nie rozgryźliśmy tego tematu, ponieważ wiemy już na pewno, że nie chcemy mieszkać w Bukareszcie. Gdzie się przeprowadzimy, to tego jeszcze nie wiem. Ale znowu perspektywa brania kredytu, bo u nas w Polsce się tak przyjęło, każdy musi mieć mieszkanie, każdy musi mieć samochód i tak dalej. To jest wyznacznik jakiejś zamożności, bogactwa czy czegoś tam. I to jest takie trochę zgubne myślenie. Moim zdaniem wydaje mi się, że okej, no to auto mamy, bo auto jest faktycznie potrzebne i, no i dużo jeździmy, tak? Ale jeśli chodzi o mieszkanie, pozostajemy przy wynajętym. Pozostajemy przy takiej opcji i uważam, że jest to najlepsza opcja, jaka może być na tym etapie życia, na jakim jesteśmy. Ponieważ nie wyobrażam sobie brania kredytu. Nie mamy gotówki takiej, żeby kupić coś po prostu za gotówkę. Więc branie kredytu nie jest dla nas żadną opcją. Obojętnie, czy ten kredyt byśmy dostali, czy nie dostalibyśmy go, to perspektywa spłacania kredytu przez kolejne 30 lat, czy tam 20 parę, nie jest dobrą perspektywą, ponieważ dzisiaj mamy, powiedzmy, pieniądze na ratę kredytu, a jutro może się pominąć noga i nie mamy. Przy wynajętym mieszkaniu zawsze są jakieś alternatywy. Możemy jechać nawet na wieś do rodziców, możemy wrócić do Polski, możemy zrobić różne rzeczy. Ale jeśli chodzi właśnie o to, o tą kredyt, to jeszcze jest jedna rzecz, że później taki kredyt spłaca się praktycznie dwukrotnie, czyli biorąc, nie wiem, tutaj, żeby już weźmy nawet ten Bukaresz, żeby kupić jakieś mieszkanie, żeby to miało sens, ceny podrożały, teraz takie mieszkanie kosztuje, powiedzmy, 85 tysięcy euro, to są duże pieniądze, pomnóżcie sobie to razy 5, to są duże pieniądze, no i później trzeba to spłacić, dwa razy tyle wyjdzie, przy, jak się to będzie spłacało przez te kilkadziesiąt lat, tak, wyjdzie to z odsetkami spokojnie, także to są ogromne pieniądze i to nie jest wszystko warte zachodu, moim zdaniem. Tam po drugiej stronie widać jest wejście do metra, ale tam też jest dworzec, tam widać może przyjeżdżające pociągi i jest też taki most, jak tam widać. Ten most naprawdę mi imponuje, jak go zrobili, bo jest naprawdę piękny i duży most. Zapomniałem, jak się nazywa, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale znajduje się on przy dworcu Garadnard, ale przejdę teraz znowu uliczkami, żeby było trochę ciszej i będę do was dalej opowiadać. I ja wiem, że ja się tak rozgaduję, dużo mówię na ten temat, ale to są takie moje przemyślenia, słuchajcie, to nie są łatwe tematy. I tak jak wam powiedziałem, ludzie emigrują przeważnie w celach zarobkowych i oprócz tego, to jak ja, emigrują za miłością, powiedzmy, to jak tutaj większość ludzi, którzy emigrowało do Rumunii, no to z powodu partnera czy też partnerki. Także takie są realia. A czy warto emigrować? Odpowiedzmy sobie w ogóle na takie pytanie. Czy warto emigrować? To jest dobre pytanie, ale każdy z was musi sobie na nie sam odpowiedzieć, ponieważ z tym się wiąże duże ryzyko, z tym się wiąże dużo zmian w życiu. W zależności, do jakiego kraju emigrujecie, jeżeli do UK i znacie, powiedzmy, język angielski, to jest wam łatwiej, ale jak już nie znacie jakiegoś języka, to jak ja nie znałem ni bzą języka rumuńskiego i się tutaj przeprowadziłem,
Okej, dalej się uczę tego języka, ale jest na pewno trudniej w takiej Rumunii niż na przykład jak miałbym się przeprowadzić do Anglii. Wydaje mi się pod względem przynajmniej języka, tak? I może jakiejś adopcji, jeśli chodzi o kraj. Pod względem pracy? Pod względem pracy myślę, że ja mam lepiej w Rumunii niż na przykład w takiej Anglii. W Anglii bym nie znalazł pracy biurowej. Musiałbym iść na zmywak albo jakąś pracę mieć w fabryce. Także to jestem przekonany. To jestem przekonany. Moje życie się zmieniło tutaj w Rumunii, odkąd jestem. I moja kariera zawodowa potoczyła się inaczej. Tak jak opowiadałem o mojej pracy w Polsce, tam pracowałem, przejdę się tędy, tam pracowałem fizycznie, tutaj pracę biurową. Wyrobiłem sobie jakieś CV, wyrobiłem sobie jakieś doświadczenie, jeśli chodzi w tym, co robię. I teraz nie chcę wracać do tego, co robiłem kiedyś. Nie chcę. A wiem, że w Polsce bym nie znalazł takiej, powiedzmy, niszy, jaką sobie znalazłem tutaj. To jak ktoś napisał mi w jakimś tam z moich komentarzy pod którymś z filmów, tak? Także takie są realia. Tak to, słuchajcie, wszystko wygląda z mojej perspektywy. Ale chciałem jeszcze dodać, że jeżeli macie wątpliwości, a chcielibyście na przykład wyjechać z Polski, to ułatwię wam to, te wątpliwości, rozwieję wątpliwości. Jeżeli macie tylko wątpliwości, bo a jak sobie poradzicie, bo się boicie, to a chcecie wyjechać, bo nie widzicie swojej perspektywy w Polsce, to po prostu to zróbcie. Nie zastanawiając się dosyć, zbytnio się nie zastanawiając. Okej, przemyślcie pewne rzeczy, gdzie chcecie jechać, dlaczego akurat tam, do takiego kraju. Ułóżcie sobie jakiś plan w głowie i też ewentualnie plan powrotu do Polski. No, jakiś wypadek, jakby wam się po prostu nie udało. Ale moim zdaniem myślenie pozytywne i tylko pozytywne myślenie może skończyć, a raczej powinno się skończyć waszym sukcesem. Waszym sukcesem za granicą. I musicie w to tylko po prostu wierzyć. I to jest wszystko. To jest wszystko. I to jest tak proste, że naprawdę prościej się nie da. Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć w to, że wam się uda, że macie możliwości, że jesteście w stanie pokonać jakieś trudności, że jak gdzieś przyjedziecie do jakiegoś kraju, że znajdziecie sobie mieszkanie, znajdziecie pracę, nawet jak przyjedziecie bez tej pracy i będziecie mieli jakieś, powiedzmy, pieniądze tylko na jakiś czas na przeżycie, to dacie sobie radę. Może spotkacie też dobrych ludzi na waszej drodze. I ja mam to szczęście i tak zauważyłem, że często spotykam jakichś ludzi na mojej drodze, którzy są w jakiś sposób pomocni, dzięki którym coś mogę zrobić, jakiś krok naprzód. Kiedyś wam jeszcze opowiem jakieś przykłady związane z takimi moimi właśnie przeżyciami. Ale nie w tym filmie, nie w tym odcinku. To jeszcze będą dobre okazje do tego, żeby to powiedzieć. Jakich ludzi się właśnie spotyka? Okej, tu się mogę odnieść do tego, że spotkałem osobę, która mnie poleciła do pierwszej pracy w Rumunii. Anna spotkała. Także to było jakieś szczęście, ale tak jak mówię, nie ma się co wahać. Nie ma się co wahać. Ja nie mówię, że to, że mnie się coś udało, to znaczy, że komuś ma się też udać, tak? Bo może być różnie. Może być różnie. I nie każdy może mieć jakieś tam szczęście, jeśli chodzi o przeprowadzkę do innego kraju. Ale jeżeli tylko są powody, dla których się wahacie, nie jesteście zdecydowani, bo się boicie, to się nie bójcie. Nie bójcie się tego i róbcie po prostu tak, żeby wam było dobrze. A dlaczego? Bo mając jakąś ileś tam lat, mając jakąś perspektywę życia przed sobą, później może być za późno. Później może być za późno. Ja zawsze miałem wiele ofert pracy z zagranicy. Bardzo wiele ofert pracy z zagranicy, jeszcze będąc w Polsce. Ale odrzucałem te oferty pracy ze względu na osobę, z którą byłem. I nie zdecydowałem się nigdy na wyjazd. Później moje życie się zmieniło, tak jak się zmieniło. Poznałem Anę i wyjechałem do Rumunii. I nie żałuję tej decyzji, że wyjechałem, mimo że to nie była łatwa decyzja. Może kiedyś jeszcze opowiem coś więcej na YouTubie, dlaczego zawsze powtarzam, że to nie była łatwa mimo wszystko decyzja, ale nie jestem na to jeszcze gotowy. Poza tym
muszę wam powiedzieć, że nie ma się co bać. Nie ma się co bać. Bierzcie życie w swoje ręce. Jak się to mówi? Ja wiem, że brzmi jak jakiś tam trener, coach, jakkolwiek to brzmi. Ale tak, taka jest prawda. Taka jest prawda i trzeba mieć takiej trochę w sobie odwagi, moim zdaniem. A jeszcze wam pokażę taką tą okolicę, gdzie tu spaceruję, żeby było coś ciekawie. Takie domy, duże domy, jakieś kamieniczki takie, nie wiem jak to nazwać, nie jest to jakoś bardzo istotne. Tam przejdę do tej głównej ulicy, no i będę pomału kończył ten film. Także takie są moje przemyślenia w tym temacie odnośnie tych komentarzy, które wam dzisiaj tutaj wyświetliłem. Rozumiem tą osobę z pierwszego komentarza, która no była, że tak powiem, zdesperowana, żeby wyjechać i że dla niej to była najlepsza decyzja w życiu, żeby wyjechać z Polski. Czy rozumiem tą drugą osobę? Z tą drugą osobą się nie zgadzam z tym komentarzem, ponieważ tak jak mówię, opowiadałem o swoich doświadczeniach, jakie miałem związane z pracą w Polsce. Zawsze te doświadczenia miałem złe. I muszę powiedzieć, że w Polsce nigdy z moją pracą nie mogłem się odnaleźć. Nigdy nie mogłem się odnaleźć i ja mówię, że prędzej pracę bym znalazł lepszą na Grenlandii, ze Eskimosami, nie wiem, robił dziuple z lodu, ale w Polsce to nie mogłem się po prostu odnaleźć. Muszę zaczekać na zielono. Także to jest, słuchajcie, wszystko, co wam chciałem opowiedzieć w tym filmie. To są takie moje przemyślenia człowieka, który emigrował z Polski, który żyje już 4 lata na obczyźnie. Jak jest? Ja uważam, że jest dobrze i nie narzekam, tak? Cieszę się z tego, co mam. Też musimy się nauczyć doceniać to, co właśnie mamy, to, do czego... No, to, co osiągnęliśmy, tak? No i doceniać też małe rzeczy trzeba umieć. Właśnie to, że jesteśmy zdrowi, że mamy dwie ręce, że mamy dwie nogi, tak? To są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy, o których niektórzy nie myślą, a tylko myślą, a bo nie mam pieniędzy na nowego iPhone'a na przykład. A to jest taki nowy iPhone, na gówno wam taki nowy iPhone. Możecie mieć tańszy telefon. Ważne, żeby służył do tego, co ma służyć i żeby dzwonił i robił zdjęcia jakkolwiek. No chyba, że nie wiem, potrzebujecie go do nagrywania vlogów, tak jak ja robię, no to dążcie do tego, żeby mieć wtedy taki drogi telefon, żeby mieć i żeby spełniło się też wasze marzenie jakieś. Jeżeli macie też jakieś marzenie takie, nie wiem, powiedzmy o telefonie. Tak jak ja zrealizowałem swoje o GoPro i w końcu kupiłem i chodzę i nagrywam. I ten obrazek wygląda ładnie. Jest dobrą stabilizacją, bo tak mi ktoś napisał ostatnio w komentarzu. No ale dobrze. To są takie właśnie moje przemyślenia. Tyle w temacie. Nie bójcie się ryzykować. Dążcie do celu. To są właśnie moje takie rady. Koniec. Kończę ten film. Słuchajcie, drodzy widzowie, jutro was zapraszam na film o typowej wiosce w Rumunii. I tak pomyślałem sobie, że w ogóle październik to będzie takim miesiącem, gdzie chcę tych filmów częściej dodawać. Nie jestem osobą, która mogłaby robić takie typowe vlogtobery, tak się to nazywa, żeby codziennie pokazywać, co ja robię. To bym was zanudził, jakbym pokazywał, że idę do pracy i jadę metrem. No nic, nie dzieje się nic takiego specjalnego codziennie, żebym mógł robić tego typu filmy. Dlatego wolę robić jakieś filmy tematyczne, jakieś rzeczy do was opowiadać i w tym najlepiej się czuję. I tego typu będą filmy powstawały częściej, jeśli chodzi o ten miesiąc. Także dobra, już nie przedłużam. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie oczywiście łapkę w górę. No i zachęcam was wszystkich do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętajcie, bądźcie dzielni!